Hejka, witajcie w kolejnym odcinku z naszej podróży. Jej, musimy pogadać ze znajomymi. Uwierzylibyście, gdybym wam powiedziała. Spróbuj. Jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Jestem pewien, że cokolwiek by to było, możemy ci pomóc. Tak czy inaczej. Zostałam wybrana, żeby uratować świat. Przestań sobie żartować, April. Mówimy poważnie. Ja też. Mówiłam wam, że nie uwierzycie. Więc mówisz prawdę? Jak to? Zostałaś wybrana, żeby uratować świat? Dzieje się coś złego. Nie mogę powiedzieć co, ale Cortez jest po stronie tych dobrych, a mnie powołano. Słuchaj, April, jeśli masz jakiś dół psychiczny, robimy co tylko się da, żeby... Boże, wiedziałam, że powinnam była trzymać język za zębami. Zapomnijcie o tym. Sama w to nie wierzę, więc dlaczego wy mielibyście uwierzyć? Wierzę ci, April. Przez ostatnie dni widziałem różne rzeczy dziwne i niewyjaśnione. A babcia zawsze uczyła mnie, że na tym świecie jest więcej, niż potrafimy dostrzec. A poza tym mówisz to ty, moja przyjaciółka April. Nigdy nie kłamałaś, ani nawet nie koloryzowałaś. Skoro w to wierzysz, ja też wierzę. I jestem pewien, że Emma tak samo uważa. Dziękuję ci, Charlie. To dla mnie wiele znaczy. Chciałabym powiedzieć ci wszystko, ale chyba nie mogę. Rozumiem. Może kiedyś. Ale jeśli jest coś, cokolwiek, w czym moglibyśmy... mógłbym ci pomóc, mów śmiało. Jest kilka rzeczy, w których moglibyście mi pomóc. Świetnie. Jakich rzeczy? Jak już mówiłam, naprawdę nie mogę ci wiele powiedzieć. Przynajmniej nie teraz. Jutro po solidnej porcji snu postaram się wyjaśnić tak wiele, jak tylko to możliwe. Ale w jednym moglibyście mi pomóc. Mam powody przypuszczać, że ktoś próbuje dopaść mnie albo Corteza. Kto? To długa historia. Sama sobie nie poradzę. Te typki, agenci mogą być niedaleko i gdybyście mnie wcześniej ostrzegli... Zrobimy co w naszej mocy. Jak oni wyglądają? Nie wiem dokładnie. Ale na pewno ich poznacie, jak ich zobaczycie. Jeśli ktoś podejrzany będzie się kręcił w pobliżu, dajcie mi znać. To nawet ekscytujące. Musisz mi powiedzieć, dlaczego cię ścigają. Coś przeskrobałaś? Na razie nie. Oni boją się, że mogę coś zrobić. Ale proszę, nie pytaj mnie o nic więcej. Po prostu miejcie oczy i uszy otwarte. Muszę się porządnie wyspać, a jutro pewnie będę mogła powiedzieć ci coś więcej. Ale dziękuję, że chcesz mi pomóc. Wieczorem wszyscy będziemy w barze, więc musisz do nas dołączyć. Obiecuję. A teraz spać. Przykro mi to mówić, ale wyglądasz jak półtora nieszczęścia. Cieszę się, że porozmawialiśmy. Dzięki za troskę. Nie ma sprawy. Dobranoc. Dobranoc, Charlie. Dobranoc, malutka. Słodkich snów. Czy ta Emma przypadkiem nie ma dziury w gardle? O, już się przebrała w piżamkę, no. Jak w pierwszym odcinku, pamiętacie? April, coś tam. To sen April, tak? No. No właśnie była w tej piżance. Co, gadaliśmy z tym, z gadającym drzewem, potem ta smoczyca się pojawiła i ja ją musieliśmy ratować. No i dopadli Corteza. O kurde. Ej, to ta awangarda! O, ja cię pierniczę. O, dopadli go. Co to za hałas? Oho, i portal się otworzył w szafie. Tu na szafie. Nie pomóż tam, dawaj, nie. Nie chcę tam iść. Nie chcę tam już. Pozostajesz. Tak zapali do szafy. Dobra. Skąd się bierze to światło? Oczywiście z tej strony emplay.pl. Spodoba się wam. No i rozdział który? Czwarty! Jej, potwory! W rozdziale czwartym. No i jesteśmy.
Arkadii. Znowu. I tego nago lasa. Nie! W piżamie! Bo jeśli to nie Cortez otworzył tunel, to kto? W jaki sposób uda mi się samej wrócić do domu? Co teraz? To nie sen. Przypuszczam, że to Markuria. Przynajmniej podobnie pachnie. Jak mieszanina świeżych kwiatów i krowiego łajna. Chyba właśnie trwa tu jakieś przyjęcie. Oho, już czytanie znowu? Co tam poczytałem znowu? Aha, wieczór. O Jezus, co to jest? Właśnie posłuchałam rozmowę Raula i Corteza i nagle poczułam się bardzo, bardzo przerażona. Dobra, to sobie poczytajcie i dobra, zatrzymajcie notatkę, ja sobie później poczytam, dobra? Druga co jest? Znowu niedziela? Ale w moim życiu wydarzają się cały czas. W szafie był skok. Zanim się zorientowałam, znowu byłam tutaj, w Arkadii. Aha. Dobra, to trzymajcie notatki, dobra, okej. Co teraz zapisywać? Jeszcze wchodzimy, nie wiem. Janeyman. Podróżnik. Całkiem pasuje. Choć powinna być raczej podróżniczka. A. To co, do środka idziemy, nie? A właśnie, czekaj, o wodzie pogadaj. Jest coś kojącego i poetyckiego w tym, jak światło księżyca odbija się w wodzie. I ona jest w piżamce, dobra. Ojej, dobra. Już. To jest jej piżamka. Oho. Pewnie w środku jest piwo korzenne. W takich gospodach nigdy nie sprzedają zwykłego piwa, tylko korzenne. Nie ma wątpliwości, że się świetnie bawią. Sympatyczna parka. Pewnie to ich pierwsza randka. Ciekawe, czy tutaj ludzie kochają się jakoś inaczej, czy może wszystkie rytuały są takie same jak u nas. U nich powinna do tego wszystkiego dochodzić jeszcze magia. Sympatyczna parka. To wygląda na bardzo, bardzo wygodny wodę. Poukładane butelki, zioła i przyprawy. W otwartym ogniu jest tak wiele uroku.